Witam serdecznie, nazywam się Piotr Korczarowski, a to nadal jest kanał Emisji TV. Podkreślam to dlatego, że pewnie część z Was była bardzo zaskoczona, wchodząc dzisiaj tutaj i widząc pustki. Ja z kolei czuję się jak generał Jaruzelski, kiedy ogłaszał stan wojenny, bo wiem, że przez najbliższe 3 miesiące co najmniej będziecie oglądać właśnie tylko ten filmik. Ale to wszystko dlatego, że trwa bezprecedensowy, zmasowany atak w ogóle na Polskę, ale w tym kontekście, o którym zaraz powiem, na nas, dziennikarzy prawicowych, na wolnościowców, na tych, którzy w internecie zagospodarowali pewną medialną niszę. I myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że na ludzi, którzy w dużej mierze odpowiadają za zbudzenie takiego polskiego ducha, czyli tego, co się dzieje wokół Marszu Niepodległości, wokół wszystkich patriotycznych uroczystości i z czym mamy do czynienia raptem od kilku lat. To pobudzenie nastrojów patriotycznych na pewno w jakiejś części nastąpiło za pośrednictwem internetu i tego, że my, dziennikarze internetowi, pokazywaliśmy trochę inną prawdę niż wszyscy znali z odbiorników telewizyjnych, dlatego na przestrzeni ostatniej dekady bardzo wielu młodych ludzi, nie tylko młodych zresztą, wyrzuciło telewizory, po prostu pozbyło się odbiorników telewizyjnych, nie oglądają komercyjnych stacji, nawet tych publicznych nie oglądają, oglądają za to przekaz w internecie. Za komuny o takich mediach mówiło się drugi obieg. Dzisiaj funkcjonujemy jako tak zwane media niezależne, media antysystemowe, też się tak mówi. I przez wiele lat to funkcjonowało, może aż za dobrze, bo przyszedł taki moment jak dziś, kiedy mogę powiedzieć, że dla nas to jest Westerplatte, to jest 1 września 1939 roku, ponieważ do tej pory mieliśmy jakieś tam spory wewnętrzne, kłóciliśmy się o to, jak powinny takie media wyglądać, kto robi lepszy przekaz, kto gorszy, kto bardziej służy Polsce. Dzisiaj te wszystkie rzeczy schodzą na plan dalszy, dlatego że w ciągu zaledwie kilku dni wszyscy, którzy zajmują się tego typu działalnością, doświadczyli ogromnych restrykcji ze strony YouTube'a. Powinienem powiedzieć, że YouTube podjął próby usunięcia naszych kanałów, ale wiem, że YouTube zaczyna grozić palcem i będzie pozywać każdego, kto zniesławi ich dobre imię, więc dla ścisłości powiem Wam, że my, czyli Emisja TV, otrzymaliśmy drugie ostrzeżenie w przeciągu kilku tygodni zaledwie, niektórzy dostali w ciągu kilku dni, o tym, że złamaliśmy regulamin YouTube. W jakim punkcie ten regulamin złamaliśmy, nikt nie wie, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia. Jest podany tylko film, który złamał ten regulamin. Pierwszym z nich było przemówienie Jacka Międlara we Wrocławiu na 11 listopada z okazji Polskiego Dnia Niepodległości. A teraz dowiadujemy się, że film, który tak drastycznie naruszył standardy YouTube, jest nasz reportaż z Trójmiasta, z Marszu Równości, gdzie pokazaliśmy zarówno marsz, jak i środowiska, które próbowały oprotestować ten marsz. To byli głównie ludzie, którzy są przeciwko aborcji. Tam były takie plakaty i myśmy to pokazali. Nam się nic strasznego nie wydarzyło, nie było nawet jakichś większych przepychanek. A my też nie skomentowaliśmy tego w sposób, który mógłby urągać standardom dziennikarstwa. Zresztą ja ten materiał przesłuchałem 3 razy, bo niektóre rzeczywiście nasze komentarze ocierały się już o stronniczość, no bo wiadomo, jako stacja prawicowa, narodowa, trudno, żebyśmy nie zabierali zdania, ale akurat ten materiał był bardzo wyważony. Nawet daliśmy tam tak zwaną setkę, czyli taką krótką wypowiedź prezydenta Wrocławia, który przeszedł taką swoistą ewolucję polityczną od środowiska katolickiego do skrajnie właśnie liberalnego, lewackiego wręcz. I jak zmierzyłem czas
ludzi, którzy się wypowiadali w tym reportażu, to wyszło na to, że środowiska lewicowe miały mniej więcej tak stosunek 3/4 do 1/4 dla środowisk patriotycznych i narodowych. No już pomijam fakt, że ten marsz odbył się dobre pół roku temu, ale dla YouTube to nie ma znaczenia, bo mogą nas pociągnąć do odpowiedzialności za film i sprzed 6 lat, który kiedyś tam dodaliśmy w samych początkach naszego kanału, a że popularność rosła, że pomimo ograniczenia zasięgu przez YouTube, a przez ograniczenie zasięgu mam na myśli wyświetlanie w polecanych naszych filmów, co od dłuższego czasu się nie działo, cały czas ta oglądalność utrzymywała się na przyzwoitym poziomie. Natomiast, tak jak powiedziałem, trwa bezprecedensowa akcja, żeby nas wszystkich wyniszczyć i przez nas wszystkich, ja sobie teraz pozwolę wymienić, które środowiska wiem, że ucierpiały. Oczywiście najgłośniejszym tematem jest kanał W Realu 24 i Marcin Rola, którego ja często krytykowałem, ale w tej chwili wycofuję praktycznie wszystkie swoje zarzuty przeciw niemu, bo uważam, że w tym momencie dla nas wręcz życia i śmierci to jest sprawa trzeciego, a może piątego sortu. Nie ma w tej chwili znaczenia, bo ja uważam, że w tej chwili my wszyscy, dziennikarze pracujący w internecie, twórcy kanałów publicystycznych, informacyjnych, powinni się zjednoczyć. I to nie jest pusty mój apel. Mamy do siebie kontakty, dzwonimy, rozmawiamy, stąd wiem, komu co się dzieje, a komu się co dzieje. No więc tak, kanał W Realu 24 znalazł się w tej sytuacji co emisja, czyli 2 ostrzeżenia i 3 to jest absolutne usunięcie, więc myśmy zdecydowali się na schowanie do takiego niepublicznego worka wszystkich naszych filmów, aby ich nie stracić, i po 3 miesiącach, kiedy te ostrzeżenia wygasną, przywrócimy wszystkie filmy. To oczywiście nie koniec, jeszcze powiem, jakie kroki dalej podejmujemy, ale to nie tylko nas takie rzeczy spotykają. Dużo gorzej YouTube oprzedł się na przykład z Darkiem Jaworskim, który prowadził kanał Sumienie Narodu, bo oni w przeciągu dosłownie kilku dni wystosowali 3 ostrzeżenia i bezpardonowo usunęli cały jego kanał, cały dorobek tego człowieka. Podobne zjawisko miało miejsce w przypadku takiego kanału Monitor Polski Marka Podleckiego, on też stracił swój kanał. No to, że Jacek Międlar stracił swoje kanały prywatne, jak i własnego portalu w prawo.pl, to już chyba nikogo nie zaskoczy, bo o tym i mówiłem, i pisałem wielokrotnie, ale są różnego jeszcze rodzaju inni publicyści. Jest na przykład taki kanał bardzo zacnego człowieka, którego uwielbiam słuchać i darzę dużą sympatią, Pitoń. Pitoń TV. On zawsze w takiej góralskiej czapeczce występuje. No więc on też miał stracić ostatnio kanał. Z tego co wiem, jeszcze takich kanałów jest kilka. Nie wiem, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o kolegę Usiego z Wielkopolski. Też jest to komentator polityczny, co najmniej w stylu Atora, czyli Krzysia Woźniaka, który na podobnych falach nadaje co my i też cały czas boryka się z cenzurą, zarówno z Facebooka, jak i z YouTube'a. Grzegorz Braun stracił film na swoim kanale. Oczywiście to nie były te filmy znane z jego pracy reżyserskiej, natomiast tam było sporo jakichś takich trailerów, jego komentarzy i ten kanał z YouTube też również zniknął. I tych kanałów jest naprawdę dużo. Ja być może teraz pominąłem jakiś, bo przepraszam Was, nie jestem w stanie spamiętać wszystkich, tym bardziej, że mówię to wszystko pod wpływem pewnej jeszcze emocji, dlatego że to jest cios, który, wiecie, trudno zmierzyć jakąkolwiek kategorią. To oczywiście nie znaczy, że leżymy na ziemi i się poddajemy i wywieszamy białą flagę. Wręcz przeciwnie, teraz dopiero się zacznie. To teraz im pokażemy, co znaczy polska dusza i co znaczy nasza niepodległość, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast ktoś na pewno powie, bo nieraz takie w życiu czytałem komentarze, zwłaszcza przy okazji Facebooka, że korzystamy z dobrodziejstwa prywatnej firmy i prywaciarz może zrobić co chce. No właśnie nie bardzo, dlatego że każda firma prywatna, państwowa ma jakiś regulamin, który powinien ściśle określać zasady. Natomiast w przypadku YouTube ten regulamin jest tak
szeroko pojęty i tak nieprecyzyjny, że tylko prywatne widzimisię moderatora, a może zmiana polityki YouTube'a, zapatrywania polityczne, chociaż oni się rzekomo deklarują jako apolityczni, decyduje o tym, czy film istnieje, czy nie. Sam fakt, że przez ileś miesięcy czy nawet lat film istniał i nagle okazuje się, że on absolutnie nie spełnia standardów YouTube'a, mimo że kilkaset tysięcy ludzi go do tej pory obejrzało i było wszystko w porządku, no to już o czym świadczy. Ale zarówno my, jak i koledzy tam z kanału Realu24 notorycznie doświadczaliśmy takich sytuacji, kiedy film był usuwany, potem dziwnym trafem wracał, filmy były wyłączone z programu zarabiania, potem okazywało się, że jednak się nadają, po tygodniu znowu zostały wyłączone jako karygodne i niedopuszczalne, a za jakiś czas znowu wracały jakby nigdy nic. Tak więc YouTube traktuje ludzi, i przepraszam za duże słowo, ale jak zwykłe śmieci. Dlatego, że nikt tak nie postępuje z człowiekiem. Każda prywatna firma straciłaby wszystkich klientów, a pamiętajcie, że YouTube dobrze na nas zarabia, dlatego że pobiera lwią część od reklamodawców, którzy chcą się ogłaszać na naszych produkcjach, i większość tych pieniędzy idzie do YouTube'a, nie do nas twórców. No więc to oni na tym przede wszystkim korzystają, a nie my. Także wielkiej łaski tutaj nie ma, natomiast każda prywatna firma, która w ten sposób postępuje ze swoimi klientami, bardzo szybko by ich straciła. Każda poza monopolistą. A YouTube jest absolutnym monopolistą i po części to jest wina nas wszystkich, dlatego że poszliśmy na łatwiznę i wybraliśmy najbardziej popularny portal. No, z drugiej strony, gdybyśmy próbowali od jakichś zupełnie nieznanych stron, to prawdopodobnie nikt by nie usłyszał o tych wszystkich materiałach czy programach, które robimy, mielibyśmy zacne grono kilkudziesięciu widzów. A tak, w Realu24 miało już prawie 100 tysięcy subskrypcji, my około 40 tysięcy, tam koledzy inni też po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a widzów to, no, nasza oglądalność na przestrzeni tych 7 lat, no to już szła w kilkanaście milionów, a myślę, że nawet około 20 milionów wyświetleń. Taki mieliśmy zasięg. I ktoś się zorientował, że tak dalej być nie może. Tym bardziej, że oglądalność mediów z tych stacji naziemnych spada. Ludzie telewizory wyrzucają. Nie chcą oglądać tej farsy publicznej w reżimowej telewizji czy w komercyjnych telewizjach. Chcą tego, co jest tu w internecie. A internet cechuje się dużą dozą autentyzmu. Dlatego, że w większości te materiały są pozbawione komentarza albo ta narracja ogranicza się jedynie do zakwestionowania pewnych sytuacji, z którymi się spotykamy, natomiast nie przedstawia zupełnie odmiennego obrazu. Tak jak właśnie było w przypadku Marszu Niepodległości, kiedy operator jednej z dużych stacji pokazuje ogromne ujęcie na setki tysięcy ludzi, a komentarz mówi, że na Marszu Niepodległości przyszło tam 20 czy 30 tysięcy osób, z czego większość to są bandyci, kibole, którzy niszczą Warszawę. A my idziemy z kamerą, pokazujemy, że to jest ponad 100 tysięcy ludzi, z czego 99,9% to są zupełnie normalni Polacy, patrioci. I pytamy właśnie, gdzie ci wszyscy faszyści, naziści, o których tak mówią te stacje komercyjne, gdzie to bandyctwo? I okazuje się, że nie ma, ze zdjęć wynika też co innego, to można zobaczyć i ludzie zdają sobie sprawę, że właśnie w tym internecie jest prawda. Oczywiście też jest bardzo dużo bzdur, ale obraz nie kłamie. Można wiele rzeczy napisać bzdurnych, można wiele rzeczy powiedzieć bzdurnych, ale jeśli się jednocześnie pokazuje sytuację, no to trudno zakwestionować zdjęcia. Trudno podważyć reportaż właśnie, czyli to, co my robimy. Jedziemy na miejsce i pokazujemy całą sytuację, czy to jest w sądzie, czy to jest na ulicy, czy to jest w urzędzie. I wiecie co, tak na dobrą sprawę, funkcjonowanie w obrębie tych dwóch największych portali monopolistów sprowadza się do jednego poczucia dla nas, twórców. Nie znasz dnia i godziny. A to oznacza, że bardzo ciężko nam brać odpowiedzialność za deklaracje, które chcielibyśmy wam przedstawiać. A mam na myśli tu choćby fakt, że w tej chwili prowadzimy zbiórkę na
studio dla telewizji na żywo, bo nic nie wskazywało takiej fali nienawiści przeciwko naszym kanałom, nie było żadnych przesłanek ku temu. I nagle dowiaduje się, że w przeciągu 2 tygodni wszystkie nasze kanały są likwidowane. To nie znaczy, że my z tego pomysłu rezygnujemy. No więc teraz, jakie są alternatywy? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zapraszam do kontaktu i do współpracy wszystkich twórców, którzy na poważnie biorą pracę w internecie jako dziennikarze, publicyści, felietoniści. Łączmy się. Jeszcze nie wiem, czy założymy nową fundację bądź stowarzyszenie, czy skorzystamy już z istniejących, ale na pewno trzeba stworzyć z naszej strony lobby, które będzie wywierało presję na politykach, aby pewne zapisy prawne przepchnąć, bo to nie może być tak, że w innych państwach te korporacje dostosowują się do prawa panującego tamże, a u nas wolna amerykanka. U nas można bez wyroku człowieka po prostu zszargać jak się chce. Więc lobby naciskające polityków, ten lobbing polityczny, obszar medialny, konsolidacyjny, dlatego że powinniśmy wszyscy w tej chwili podjąć współpracę, porozumieć się i podjąć jedną spójną strategię przeciw tym bandytom, którzy operują miliardami i wycinają w pień wszystko to, co tradycyjne, konserwatywne, dobre i narodowe. No a po trzecie, najważniejsze, szukać alternatywy. I ja uważam, że ta sytuacja, wbrew pozorom, nie chcę, żebyście odnieśli właśnie wrażenie, że to jest jakiś tam koniec, tragedia i my tu płaczem zalani, może przynieść tylko korzyść, dlatego że oni w swej ignorancji i pysze popełnili straszny błąd. Zaatakowali nas wszystkich naraz. I ja każdego innego dnia nie byłbym w stanie podać ręki temu czy innemu koledze z konkurencji, bo różne rzeczy miały miejsce na przestrzeni tych wszystkich lat, natomiast w tej chwili nawet wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i chyba nigdy nie było takiej tendencji jednoczącej, jak właśnie teraz, ten atak, który oni spowodowali na nas. Bo wiecie, to nie są żarty. Ktoś, kto sobie pomyśli, że my tak tylko tam coś tam nagrywamy i o, zabrali dziecku cukierki. No wyobraźcie sobie, ja już nie mówię o tym czasie, który poświęciliśmy na stworzenie tych wszystkich produkcji, ale jakie to były koszta. Ten sprzęt, który no, teraz może nie jest cały wykorzystany, bo akurat my jesteśmy w trakcie przeprowadzki, ale wyobraźcie sobie telewizję na żywo. Ile trzeba kosztów ponieść, żeby kupić kamery, kupić odpowiednie komputery, nagłośnienie, oświetlenie, cały system, który pozwala nadawać na żywo. Natomiast w naszym przypadku to też jest kupa forsy. I każdy, kto zajmuje się na poważnie, robi tak zwaną telewizję internetową, czyli robi coś cyklicznie w jakiejś określonej formule, poniósł spore koszty. Sama kamera kosztuje między 15 a 20 tysięcy. Taka średniej jakości, powiedzmy, która mniej więcej dobrze się spisuje. I teraz co? Myśmy wszyscy te koszty ponieśli, mieliśmy jakieś plany, działania, perspektywy i nagle oni ukręcają temu łeb. Prawdopodobnie jest to sprężyna ośrodka tego monitorowania zachowań rasistowskich, ksenofobicznych. Za rękę ich nie złapałem, więc nie wiem, ale tak się domyślam, bo oni co chwilę chwalą się, że nazgłaszali tam jakiś kanał i został zamknięty, czy jakąś stronę, czy... Oni się tylko tym zajmują. To są dopiero podli ludzie, którzy wyłącznie koncentrują się na tym, żeby komuś zaszkodzić. Oni nie robią nic dobrego. Oni tylko donosy, konfidencja, cały czas tego typu rzeczy. To właśnie cała ta zdegenerowana lewica na tym polega. My przez 7 lat naszej działalności, oczywiście pokazywaliśmy różne rzeczy, nigdy w życiu nie złożyliśmy donosu na nikogo. Nawet na najgorsze jakieś tam polityczne kanalie, które robiły straszne przekręty. Nigdy w życiu żadnego filmu nikomu nie zgłosiliśmy, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby panowała wolność słowa. Nawet jeśli ktoś jest zwolennikiem faszyzmu, komunizmu, proszę bardzo, dajcie im mówić. Bo niektórym politykom czy tym lewakom się wydaje, że jeśli zamknie się usta części społeczeństwa, to ci ludzie przestaną istnieć. A wręcz przeciwnie.
Ci ludzie utwierdzą się w przekonaniu, że coś jest na rzeczy, że ich poglądy są niepopularne, więc mają słuszność i przechodzą do podziemia i tam się organizują i wtedy służby państwowe tracą nad tym kontrolę i nagle z dnia na dzień okazuje się, że mamy problem. Więc ja jestem za wolnością słowa. Oni odwrotnie. Zamknąć wszystkich, którzy nie mają takiego zdania jak oni. To są dopiero faszyści. To jest dopiero skrajny zamordyzm i totalitaryzm. Właśnie ta lewica demokratyczna, która mówi tyle o wolnościach i tak dalej. No ale to już wiecie. Więc mówiłem o alternatywie. Konsolidacja środowiska to jedno, a drugie, że może ten moment, moim zdaniem wręcz dziejowy, bo ery w internecie postępują szybciej niż w historii, zwłaszcza tej politycznej. Więc ja uważam, że może teraz ktoś się znajdzie, bo problem na pewno zyska rozgłos i to nie jest tylko to jedno moje nagranie. Być może uda nam się wkrótce zorganizować wielką konferencję na ten temat, ale już sam fakt, że pokażemy się wszyscy razem, to będzie ciekawe zjawisko. Więc może znajdzie się ktoś, kto wyłoży spore pieniądze, nie mówię dla nas, czy dla nich, czy dla kogokolwiek, tylko sam z siebie upatrzy w tym jakąś lukę do założenia takiego polskiego YouTube'a, bo dłużej tak być nie może. Facebook i YouTube to jest jawna patologia rządząca się tylko sobie znanymi prawami. O wybiórczej moralności, o wybiórczych zasadach kierująca się własnym widzimisię. Tam nie można w ogóle się do nich odwołać, bo się rozmawia z robotem albo z człowiekiem, który się zachowuje jak robot. Tam najwyżej jedyna rozmowa z człowiekiem to jest z ich prawnikami, bo do tego to się ich kontakt właśnie ogranicza, że oni zapraszają na rozmowę z prawnikami. Tak więc Polacy, rodacy, przyjaciele, szukajmy alternatywy. Jeśli ktoś zrozumie, co znaczy dzisiejsza sytuacja, kiedy kilkudziesięciu twórców z widownią liczącą, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem kilka milionów Polaków, bo każde z tych naszych kanałów oglądają trochę inni ludzie. Kto inny ogląda emisję, kto inny ogląda w realu, kto inny ogląda Sumienie Narodu i tak dalej. Ale wszyscy jesteśmy Polakami zainteresowanymi sprawami w naszym kraju, więc jeśli ktoś sobie zda sprawę, że ci wszyscy ludzie chcą oglądać te nasze produkcje, a my nie mamy gdzie ich prezentować, to może właśnie to jest dobry pomysł dla kogoś na biznes. Tak jak kiedyś było polskie gadu-gadu, co prawda wyparte przez Facebooka niestety i nasza klasa, która tam kupiona, potem poszła w komercję i tak dalej, też ten projekt się nie udał, ale co to znaczy, my nie mamy zdolnych informatyków? No to słuchajcie, startujcie z pomysłami, szukajcie kapitału, który jest w polskich przedsiębiorcach, bo w tym projekcie nie są potrzebne grube miliony. To jest ważny, dobry pomysł, ktoś, kto potrafi to zrobić, ktoś, kto wyłoży trochę pieniędzy, żeby wypromować. A my wam gwarantujemy, że będziemy rozmawiać z każdym, kto taki projekt zaproponuje i z całą tą naszą widownią z przyjemnością tam przejdziemy. Bo my chcemy nadawać na polskiej platformie, a nie w tym bandyckim stylu, tam gdzieś, gdzie ciężko pracujemy nad każdym materiałem, a rano się budzimy i materiału już nie ma. Na pewno my jako emisja zaczniemy przez te 3 miesiące nieobecności na YouTube dodawać wszystkie filmy nasze na CDA. Jest taki portal, taka strona. Może wygląda trochę mniej atrakcyjnie, ale przynajmniej należy do Polaków. CDA.pl. Będzie link w opisie tego filmu tutaj. I tam was zapraszam. Naprawdę, zagryźcie jakoś zęby, że to może nie jest taka piękna szata graficzna jak na YouTube, ale wiem, że właściciele CDA będą próbowali ten portal jakoś urozmaicić, unowocześnić i może to pójdzie w dobrą stronę. Z całą pewnością będziemy chcieli też z nimi porozmawiać, bo jest to już duży i znany portal mający możliwości, więc zapraszam wszystkich Polaków na cda.pl. Nie zapłacili mi za reklamę i jeszcze nie rozmawialiśmy z nimi, być może oni sobie w ogóle nawet nie życzą naszej obecności tam, a może wręcz odwrotnie. Może będą zachwyceni, kiedy te setki tysięcy wyświetleń ludzi, Polaków, siedzących po domach w Polsce i za granicą przyjdą do nich. Ja byłbym zachwycony z punktu widzenia przedsiębiorcy. Także korzystajcie z dobrodziejstwa póki co tej platformy i proszę was, nie piszcie
w poleconych, że są inne serwisy anglojęzyczne, bo ja wiem, że jest Dailymotion, jest Vimeo, jest tam Guba chyba, dużo innych, ale większość z nich, jak zadacie sobie trud i prześledzicie powiązania, prowadzi do Google, bo na tym polega ich strategia. Z deszczu pod rynnę, żeby przerzucić nas na takie właśnie, no dobra, nie będę wymieniał nazwy, bo tam nie jestem pewien, który do kogo należy, ale na inny serwis, który wydaje się niezależny i nieocenzurowany, po to tylko, żeby za 2-3 lata z powrotem przeprowadzić tę samą akcję i znowu zniszczyć cały nasz dorobek, który tam zbudujemy. Więc nie, ja ufam Polsce, wierzę w Polskę, wierzę w Polaków i wierzę, że jesteśmy w stanie coś takiego zbudować. Jeśli Rosjanie sobie poradzili, mają jakieś alternatywy dla Facebooka, ten swój Wkontakcie i dla YouTube'a też mają swoje portale, to co, my Polacy jesteśmy gorsi? My mamy wspaniałych informatyków i grafików i wiem, że nasi specjaliści od IT są rozchwytywani na świecie. No więc może czas najwyższy zainwestować w Polsce, tu, w Polskę, w nas, w twórców właśnie polskich internetowych, bo to jest spore community i być może zacznie się od nas, ale potem cały właśnie ten polski rynek, tak zwany polski YouTube, przeniesie się właśnie tam. No i tego bardzo życzę. To nie jest jedyny materiał, który opublikuję, ale następne będę publikować na swoim koncie prywatnym na YouTube, czyli Piotr Korczarowski, łatwo znaleźć to konto. Tam będę dzielić się z Wami następnymi refleksjami. Pozostałe filmy też będę na Facebooku publikował, na kanale emisji, chyba że też nam zablokują, no to na moim albo odwrotnie. Przecież ja też tam bez przerwy mam bana. Na Twitterze szukajcie P. Korczarowski albo Emisja TV. Bądźcie na bieżąco. No i przede wszystkim jeszcze raz apeluję do tych, którzy na poważnie myślą o prowadzeniu takiego kanału, bez względu na to, na jakim poziomie jesteście. Bo myślę, że to jest płaszczyzna tak szeroka, że może być i w Realu, tam 24, który ma 100 tysięcy subskrypcji i koledzy z Takt TV, którzy mają tam, nie wiem, chyba kilka tysięcy subskrypcji. Nie ma to znaczenia. Łączy nas w tej chwili jedna idea. Walczymy o wolność słowa w Polsce i walczymy dosłownie. A na koniec przypomnę Wam najważniejszą rzecz, o co tu się toczy walka. W Polsce i na świecie informacja jest bezcenna. To broń XXI wieku. Cenniejsza od kul, od pocisków, od armat, od broni takiej konwencjonalnej. Bo informacją można pozyskać ludzkie umysły. Informacją można burzyć systemy totalitarne. Informacją można demaskować obłudę, można wyzwalać ducha narodowego. Oni to wiedzą i my to wiemy. I dlatego wojna się rozpoczęła. Pierwszą bitwę przegraliśmy, ale to dopiero początek. Ja Wam gwarantuję. Do zobaczenia tu na tym kanale za 3 miesiące, a wcześniej na pewno na CDA, i może na jakimś polskim nowym dziele. To do boju.